Łukasz Łukaszewski, witam i zapraszam na sport. W dniach od 25 do 27 lutego w Warszawie odbyły się zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów Niepełnosprawnych w pływaniu. W bardzo licznie obsadzonej imprezie, w której startowało aż 106 sportowców z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku, dobrze zaprezentowali się zawodnicy Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start Zielona Góra. Wśród podopiecznych trenera Norberta Krimera najlepiej spisała się Joanna Kulpa, która zdobyła srebrny medal. Na czwartej pozycji uplasował się Daniel Sawoniewicz. O zajętym miejscu decydowały wyniki trzech najlepszych konkurencji, zgodnie z międzynarodową punktacją w odniesieniu do rekordów świata w poszczególnych grupach schorzeń. Kalendarzowa wiosna nadejdzie za niespełna 3 tygodnie. Piłkarska miała rozpocząć się podczas zbliżającego się weekendu. Chociaż na niebie od kilku dni świeci słońce, część boisk nie nadaje się jeszcze do gry. Piłkarze drugoligowej Lechii od tygodni przygotowywali się do inauguracji rewanżowej rundy. W międzyczasie z zespołu odeszli Paweł Wojtysiak, Rafał Dobroliński, Konrad Szymański i Bartosz Borecki. Dołączyli za to Dawid Dłoniak oraz Marcin Brzykcy. Po półroczu spędzonym w Odrze Wodzisław do Zielonej Góry wrócił także Rafał Figiel. Doświadczony bramkarz, wysoki obrońca. Rafał wrócił, który wiadomo, wszyscy wiemy, jak dobrze gra. Więc na pewno to dobrze dla nas, że chłopaki do nas przyszli. Pierwszym po przerwie rywalem Lechii miał być Raków. Niestety z uwagi na zły stan boiska w Częstochowie mecz 18 kolejki został przełożony na 6 kwietnia. W zamian gramy mecz z Pogonią Barlinek i tutaj jest to kolejny etap przygotowań. Do tej pory nie trenowaliśmy na obiektach trawiastych, nie trenowaliśmy na obiektach ze sztuczną płytą. Stąd też mamy pewne problemy jeszcze z szybkością i ten tydzień akurat nam się przyda na poprawę tych elementów, które trzeba doszlifować, które odkryły ostatnie sparingi. Pierwsze spotkanie drugiej rundy Lechia zagra w sobotę 12 marca. Podejmiemy wtedy Nielbę Wągrowiec, która w tabeli wyprzedza nas tylko o 2 miejsca. Na pewno to, że zainaugurujemy rundę przed własną publicznością, jest dla nas dodatkową motywacją. Każdemu na pewno z nas zależy, aby dobrze tę rundę zacząć. Także no, będziemy grać na pewno o zwycięstwo. Czekamy z niecierpliwością na piłkarską wiosnę. I oczywiście trzymamy kciuki za Lechię, której celem na najbliższe miesiące jest utrzymanie w drugiej lidze. W niedzielę Zastalowcy wybierają się do Zgorzelca, gdzie zmierzą się z tamtejszym Turowem. O najbliższym meczu i swojej pracy opowie trener Tomasz Jankowski. Od tygodnia właściwie przyzwyczajałem się z tą myślą. W dniu wczorajszym oficjalnie zostałem anonsowany jako pierwszy trener. Zostaję tutaj z chłopakami do końca sezonu. Także, ale to już mam jak gdyby za sobą praca jest najważniejsza wtedy tutaj i dla mnie, i dla chłopaków, także to wszystko na ten temat. Czym w takim razie będzie różniła się pańska praca od tego, co robił tutaj trener Herkt? To się okaże. Pewne podstawowe rzeczy, kanony koszykówki są wszędzie takie same. Wydaje mi się, że tutaj będę chciał do każdego spotkania jak gdyby, nie wiem, przygotować jakąś myśl taką wiodącą, jakąś nowość i czymś zaskoczyć rywala. Czy to się uda, to nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Na Polonie na razie wystarczyło. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czy według pana pański poprzednik popełnił tu jakieś błędy w swojej pracy? Nie sądzę i nie mam zamiaru się na ten temat wypowiadać. Jak nastawienie przed meczem w Zgorzelcu? Pozytywne. No, jakie może być po udanym niedzielnym spotkaniu? Na pewno pozytywne. Wydaje mi się, że kilku chłopaków się odblokowało też psychicznie. Na to też liczyłem. No bo będziemy potrzebować wszystkich do końca sezonu. Jeszcze parę meczów zostało. No, także pozytywnie. Z Turowem przegraliście we własnej hali. Myśli pan, że jest realna szansa na zwycięstwo na wyjeździe? Do każdego meczu przystępujemy z tą myślą, aby zwyciężyć. Zdajemy sobie sprawę oczywiście z klasy przeciwnika, bo tutaj nie zamierzam opowiadać, jak dobry jest Turów i jak silny jest Turów, bo tak rzeczywiście jest. Natomiast jeśli wykorzystamy swój potencjał w całości, jeśli będziemy potrafili trochę zakłócić rytm gry rywala, to wszystko jest możliwe. Do tej pory bazowaliście głównie na szybkim ataku. Czy zamierza pan zmienić trochę tą koncepcję gry? Nie, absolutnie. No, ona się sprawdza od samego początku. Chłopcy się czują bardzo dobrze w szybkim ataku. Potrafimy zdobywać wiele łatwych punktów. A drużyna, która zdobędzie więcej łatwych punktów, ma szansę, żeby wygrać. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.